Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Wiedźmina 3 Serca z Kamienia. Zatrzymałem się tutaj, ponieważ zauważyłem naprawdę świetne pola słonecznikowe, które chciałem wam koniecznie pokazać, a też jesteśmy już bardzo blisko punktu docelowego, aby wykonać sobie kolejną misję główną, ale jak zobaczyłem te pola, znaczy też wcześniej różne winorośla, to aż chcę tutaj się wejść po prostu i pobiegać sobie. Zatrzymałem się tutaj też w celu wykonania misji pobocznej, bo jak widzicie, mamy tutaj dwóch kolesi, którzy do nas wcześniej zagadali, że mamy podejść, napić się z nimi. No i wykonałem sobie tą misję, ale niestety musiałem grę wszedł od nowa z tego względu, że zarąbali mi wszystkie moje ciuchy. Więc wykonanie jakiejś kolejnej misji głównej wiązałoby się pewnie z wykonywaniem misji pobocznej, która będzie polegała na uzyskaniu tutaj ciuchów. Więc stwierdziłem, że to sobie wykonam tą misję, kiedy już będę miał z głowy jakiś tam wątek fabularny. Jak będę miał jakieś troszkę więcej czasu, wtedy się w to będziemy mogli pobawić. Bo nie wiem, czy odnalezienie tego stroju z powrotem należałoby do rzeczy szybkich i potem pewnie przez cały odcinek męczyłbym się, żeby ciuchy odzyskać. Ale do nich sobie podejdziemy, bo z kubańców trzeba się tutaj odwdzięczyć za to, co mi zrobili. A tymczasem lecimy sobie na misję główną. O północy mamy spotkać się z panem Lusterko na roztajnych drogach opodal wierzby. No właśnie, jest to tutaj. No już, już. Kurczę, to jest rewelacja, jeśli chodzi o tą grę. Ten klimat słowiański. Wierzby. Obok mojego domu rodzinnego też są takie wierzby, dwie malutkie, identyczne praktycznie. No ale dobra, możemy postawić sobie, jak dzieciaczki sobie śpiewają tutaj. Dobra, nie będziemy tego słuchać, bo tutaj jak widzicie, troszeczkę im chyba przeszkadzamy, więc weźmy medytację i odpalmy sobie godzinę 12 w nocy. Bo o tej się mamy spotkać. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? No właśnie, tak jak wam wcześniej mówiłem, spodziewałem się zupełnie innej tutaj drogi wyjścia z tej całej sytuacji, więc przede wszystkim cieszy mnie, ciekawi mnie to, co będzie miał do powiedzenia na temat metody, którą sobie zastosował tutaj. Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. No właśnie, bo tak gdzieś tam jak wyczytywałem jakieś informacje o tym DLC, właśnie sporo było o tym Olgierdzie. Że to właśnie z nim będziemy mieli pewien problem, pewien zatarg, a więc wszystko by się teraz na chwilę obecną zgadzało.
Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Niestety z tego co wiem, załatwienie tej sprawy wcale nie będzie należało do rzeczy łatwych, więc na pozór rzecz, która tutaj z jego opowiastki wynika, że jest taka łatwa, banalna, sam Geralt myśli, że to będzie łatwe, może się okazać czymś bardzo, bardzo ciężkim. O tym właśnie sobie też wcześniej czytałem. Ale dopytajmy go jeszcze. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko co miał to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Dobra, dopytajmy o ten dług. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. No dobra. Szkoda, że tak ta rozmowa się potoczyła. Ale dobra. Skoro ma takie moce, czemu sam tego nie załatwi? Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Everetza. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Everetza.
A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Ta, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się. Może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. No dobra, zgódźmy się. Ja jestem tego ciekawy. Wiem, że to mogę wybrać sobie inne opcje, ale zakładam, że niby wybór mamy, a tak i tak nas pewnie w końcu jakoś przekona do siebie, bo tak skoro to jest linia fabularna, to wątpię, że jakieś duże tutaj zmiany będą. Czasami gry potrafią nas i lubią nas w ten sposób oszukiwać, że niby mamy jakiś, tutaj jakiś wybór, a w rzeczywistości tak i tak linia się potoczy bardzo podobnie. Linia wątku fabularnego, tak? Tak więc dobra, zgódźmy się, pomóżmy mu. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Strasznie tajemniczy, strasznie podejrzany, jak widzicie, ale... No cóż... Oczywiście wykonamy sobie tą misję, ale jeszcze też przy okazji odwiedzimy sobie miasteczko, weźmiemy z tablicy jakieś różne misje poboczne, które sobie będę chciał później wykonać. Dobra. Niestety jest noc. Czekajcie, weźmiemy sobie, odpalimy medytację. Ja nie lubię grać nocą, wolę gdzieś tam w takich ładnych, fajnych, słonecznych klimatach sobie pograć w gry, więc zobaczymy, czy uda nam się tutaj... A nie, nie lubię. Cały czas przed odcinkiem też próbowałem wielokrotnie gdzieś tam jakąś medytację wykonywać, ciągle pada. Szkoda, bo ja lubię jak jest naprawdę słonecznie, gdzieś tam przyjemnie, tak? Wtedy też inaczej mi się gra. Aj. Czyli mamy ciągle deszcz, ale chyba się wypogadza, tak? Dobra, bierzemy naszą płotkę i lecimy. Tak swoją drogą, to my w ogóle musimy od tego całego Olgierda odebrać nagrodę, bo przecież umawialiśmy się na 400 koron, plus powiedział, że możemy sobie zabrać od niego co chcemy, tak więc mam nadzieję, że w stosunku do nas ten dług spłaci, no bo po to tą żabę zabijałem całą, aby otrzymać nagrodę, tak? No, otrzymać nagrodę oraz, jak to wiecie, jest tutaj w wiedźmińskich zwyczajach, sprawdzić się, wykonać swoją fuchę. Gdzieś tutaj to jest już. Muszę się przyzwyczaić, powiem wam, do tych tutaj rejonów nowych, ale też chciałbym wykonać sobie jakąś taką misję poboczną, gdzie powalczyłbym z jakimiś żołnierzami, abym się przyzwyczaił do tej gry, bo odkąd, powiem wam, skończyłem sobie Wiedźmina, skończyłem nagrywać odcinki, grałem potem w 15 jakichś różnych innych gier i teraz powiem wam, że czasami ciężko się tak przestawić z jednej gry na drugą. Największy problem, jaki mi tutaj stanowi, to to, jak wezwać, grając na padzie, płotkę. Zawsze używam klawiatury do tego, X-em ją wołam, bo nie widzę takiej opcji. Sprawdziłem sterowanie, nie ma tam. Nie pamiętam, gdzie się tutaj płotkę wołało, jakim klawiszem. A właśnie, tutaj ciekawiło mnie, jak to tutaj wygląda po drugiej stronie wszystko. Wow! Czajcie to, pali się! Idziemy sam sprawdzić, co tam się dzieje. Czyżby to jest robótka? Siadamy, ale się fajczy, masakra. Zapytajmy może, o co chodzi. Gadaj z satamanem.
Spadajcie, nie chcecie mi udzielić. Czym chata bogata, tym goście żygają. Nie da się w ogóle z nimi pogadać. Cześć. No cześć, kurwa, pali ci się doba, ty do mnie cześć. O, kogo ja widzę? Wiedźmin, co połknął kij od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pys! Jadłem z wami! Biłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Skubaniec, nie? Kurde, nie lubię takich osób. Strasznie. Niestety w jego stylu. Podczas nerwy pozwalamy na spokojnie, puść go, albo będziecie mieli ze mną do czynienia, róbcie swoje, to nie moja sprawa. No weźmy, postarajmy się w miarę możliwości go uratować. Faktycznie może to jest niewinny człowiek, a oni przez procenty tutaj po prostu odwalają manianę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście? Uszy mi więdną od tego wrzasku. Aj. Czyli jednak wyboru nie mieliśmy za bardzo. Jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie... Zabiłeś mojego ojca! Oż w dupę! Nie. Łżesz, skurwysynu! Ja pierniczę. Zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Jak on żyje? Zrobić? Zabrać ją. Miecz ma wbity w klatę, a ten cały czas gada, jakby się nic nie stało. Dom się pali, jakby się nic nie stało. Co za człowiek? Fuck. No, na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. No ciekawi mnie to. No z tego, co widać, jest niestety nieśmiertelny. Mam nadzieję, że jak zapytam o coś, to potem będę mógł jeszcze wybrać kolejną rzecz, bo ciekawią mnie obydwie tutaj, więc dobra, zapytajmy najpierw o jego nieśmiertelność. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie.
Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Dobra. Możemy wybrać opcję. Jeszcze się na to nie zgodziłem oraz to prawda z królewiczem. Dobra, bo wybierając tę opcję nie potwierdzamy, że się na coś zgodziliśmy, tak? Dowiedzmy się, jak faktycznie było. Jeśli on nam wyjaśni, że wiedział, miał tego świadomość, wtedy możemy się zgodzić na to. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Czyli poznaliśmy prawdziwą historię tej żaby. Tego księcia żaby. No i troszeczkę ten punkt widzenia, jak widzicie, tutaj się zdecydowanie zmienił. Ja chciałbym sobie jeszcze z nim o tym porozmawiać, bo wiecie, trzeba poznać zarówno jednego tutaj punkt widzenia, jak i drugiego. Każdy ma jakąś swoją wersję zawsze wydarzeń i fajnie posłuchać jednego, drugiego, a potem dopiero coś w związku z tym robić. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek.
cholernofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Mądre, ale jestem ciekawy i raczej wiem tutaj, mam takie przekonanie, że jednak Wiedźmin sobie z tymi zadaniami poradzi, że nie będzie chciał unikać jakichś problemów swoich, jakichś swoich, powiedzmy to, rzeczy, które ma do zrobienia, tylko po prostu będzie chciał je ukończyć i będzie takim człowiekiem, który będzie miał wszystkie sprawy załatwione i będzie sobie mógł żyć spokojnie. Tak więc dowiedzmy się, jakie te trzy prośby tutaj na nas czekają. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Powiem wam, że te dwa zadania są całkiem możliwe do zrealizowania, tak? Jeśli pomyślimy o tym, że przeniesienie domu nie ma charakteru dosłownego, po prostu zdobędziemy ten dom i oni sobie tam zamieszkają, to spoko. Kolesia pewnie też znajdziemy, jeśli żyje. A trzecim zadaniem będzie pewnie zabicie jego. Nie wiem, nie wiedziałem, nie wiem o tym, nigdzie się o tym nie dowiedziałem, ale tak mi się wydaje, ponieważ skoro te dwa zadania spokojnie da się zrealizować, a on chce, żeby nie dało się ich zrealizować, to trzecie musi być takie ciężkie do zrealizowania, no właśnie, aby było niewykonalne. A pierwsze, co mi przyszło na myśl, to niewykonalnym zadaniem jest jego zabicie, skoro jest nieśmiertelny. Ale kto wie, być może ma jakiś swój słaby punkt i trzeba będzie go odnaleźć. Tego dowiemy się później, ale jeszcze tutaj zapytajmy na koniec o wskazówki. No i zapytajmy potem, gdzie go szukać w ogóle. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale... Powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom... Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. No ładnie. Dom właśnie też wydawał mi się takim najłatwiejszym zadaniem, ale teraz pytanie, co dalej? Co z bratem? Czy on żyje? Czy gdzieś uciekł? Czy ktoś go, nie wiem, więzi gdzieś? Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam,
Prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. No właśnie, tutaj troszeczkę się na ten temat dowiedzieliśmy. Gotówkę sobie przygotujemy. Ja chyba też troszeczkę tej gotówki w swoim posiadaniu mam. Ale o co chodzi z tym bratem? Bo właśnie on wspominał o tym, że będzie z nim najciężej. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. Jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Rut von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Kurde, strasznie to wszystko jest podejrzane, ale nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu dowiedzieć tego wraz z postępem wątku fabularnego. Dobra, do dzieła. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Dobra, słuchajcie, na tym sobie w dzisiejszym odcinku skończymy. Ja postaram się o to, aby jeszcze dzisiaj jeden wam zaserwować na moim kanale, ale niczego też nie chcę obiecywać, więc wypatrujcie na Facebooku, czy jakieś informacje o kolejnych odcinkach się pojawią tam. Tak więc to by było tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne materiały z Wiedźmina na moim kanale. Cześć!